Załamanie konstytucji. Za inflację chyba między innymi. Jak dla mnie taka mocna trochę manipulacja ludźmi, no. Dawanie kasy to jest program, to są rozwiązania. Jak to mawia młodzież, cringe. Przepraszam, ale po prostu mi się cisza na język samo wulgaryzmy, jak myślę o tym. To nie jest poważne państwo. Poseł PiS Radosław Fogiel zapytał młodych Polaków. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS? Postanowiliśmy pomóc panu posłowi i mamy dla niego odpowiedzi. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Zgadzasz się z tym? Nie, nie słucham Cypisa. Maty zaczęłam słuchać o wiele później niż w ogóle zaczęłam się interesować polityką tak naprawdę. A ja mam TikToka? Tutaj Mata, dobry chłopak, śpiewa sobie fajnie, wyraz swoją opinię, a oni chłopaki go detronizują. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham. Konkrety. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Za naganianie na siebie nawzajem Polaków, za szerzenie antytolerancyjnych i antyludzkich haseł w kierunku społeczności LGBT. Podczas wyborów prezydenckich na przykład, jaka była nagonka na różne grupy w społeczeństwie. Wiemy chyba, o które chodzi. LGBT i tak dalej. Za inflację chyba między innymi. Za rozdawnictwo pieniędzy państwowych na lewo i prawo. No i za ciągłe oszustwo jakieś tam związane z finansami, tak? Cały czas wychodzą nowe informacje. Jakby wszyscy wiemy, jaką mamy sytuację teraz obecnie w kraju, no i no, czyja to jest wina? No na pewno nie opozycji, na pewno nie nasza, no. Tylko osób, które jednak nami zarządzają, tak? Myślę, że główną przyczyną jest inflacja i ich tłumaczenie, że to jest powód wojny. Faktycznie może trochę tak, ale myślę, że 7 lat, czy tam teraz już chyba 8 ich rządów pokazało, że to chyba nie tylko wina samej wojny, nie? No też za przede wszystkim prowadzenie antyunijnej polityki. Jak się spojrzy na sondaże, no to mimo wszystko przez długi czas jakby PiS był partią, która osiągała bardzo dobre wyniki wśród młodych ludzi. Wiadomo, że teraz jakby mamy zmiany obyczajowe i tak dalej i PiS już teraz nie wygrywa wśród młodych ludzi. No ale to jest, wydaje mi się, że to jest reaktywne. Już pomijając jakieś takie kwestie gospodarcze i tak dalej, to co we mnie uderza, to ograniczanie praw kobiet po prostu. Ja na przykład nie lubię polityki po prostu, bo jedna i druga strona zachowuje się jak świnie. No nie wiem, tak z mojego osobistego podwórka, czyli sprawa, no to przede wszystkim zaniszczenie polskiego prawa i pisanie go, nie wiem, na kolanie, po nocach, no w ogóle. To jest śmieszne, co się dzieje, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o sądy. Nie wiem, myślę, że po prostu młodzi ludzie mają teraz poglądy nieprawicowe, a PiS jest prawicowy. Ciężko mi jest popierać jakąkolwiek stronę sporu politycznego, ponieważ ja to odczuwam po prostu jako osoba, że jak widzę wypowiedzi w komentarzach i to, że ludzie są w takich swoich bańkach, że wychodzi z nich agresja, a obecnej władzy to chyba odpowiada i po prostu ten klimat już nie tylko polityczny, tylko po prostu taki między ludźmi. Robią czasami dobrze, czasami źle, ale moim zdaniem to nie powinniśmy ich nienawidzić, może tak. Wiadomo, są rzeczy, które może zrobili, okej, okay, jest socjal, tak, jest to 500+. Myślę, że gdyby byłby na to budżet, to byłoby spoko. Widzimy, że jednak trafiają do ludzi starszych, dlatego mi się wydaje, że no po prostu młodzi ludzie no, mogą nie lubić PiS. Ja myślę, że młodzi ludzie generalnie lubią osób, które są u władzy. Jeżeli chodzi o aborcję, to myślę, że ich podejście na przykład do tego i też do praw kobiet i pod takim względem. Myślę, że przede wszystkim za brak tolerancji, bo myślę, że to jest najważniejsze teraz dla młodych osób. Rozdajemy pieniądze, drukujemy pieniądze, a nie ma na to pieniędzy. Tak? Więc w taki sposób inflacji i innych problemów nie zatrzymamy. PiS jest partią mocno konserwatywną, co młodzi ludzie, szczególnie myślę w dużych miastach, mają zupełnie inne podejście światopoglądowe. Za podatki. Za podatki? Na pewno, no. Wszystko płacimy na socjal, nie? Myślę, że za brak tolerancji, że tak religię i Kościół bardzo wciągają w swoją politykę. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Jechanie po młodzieży, że nie wiedzą, co się dzieje w tym kraju, no proszę państwa, no bez sensu to. No, jakie oni mają programy? No mają programy, które są, no za przepraszam. A znasz program PiSu dla młodych? Coś kojarzę, ale nie. Patrzyłam w to bardziej. A Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś program? Znaczy, no mi z programem PiS dla młodych to przedkojarzy się reformę edukacji, która
nie wniosła nic absolutnie, uważam. Była tylko takim mieszaniem dla mieszania, bo ta likwidacja gimnazjów nic nie wniosła pozytywnego. Między innymi też wprowadzenie propagandy w postaci nowego podręcznika do historii, tak? No to jest jakaś patologia. Dawanie kasy to jest program, to są rozwiązania. No to mamy 18,4, jest inflacja 18,5 i wychodzi jeden z ważniejszych urzędników państwowych, tak, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówi, że jest jastrzębiem, opowiada o kapuście kiszonej. No. Czy to nie jest tak, że młodzi ludzie nie korzystają z tych programów, które PiS zrobił, tylko bardziej chodzi o takie rzeczy światopoglądowe i... Tak, tak, przede wszystkim tak. A czym PiS mógłby przekonać do siebie młodych ludzi? Podejdźcie, porozmawiajcie z nami normalnie. Może damy się przekonać, nie sądzę, ale porozmawiajmy normalnie, a nie jedziecie po nas. Nie wiem, czy na tym etapie mógłby. Powinien zacząć od przeproszenia.